Kochani, szykujemy się pomału do kolejnego meczu, właśnie odliczamy. I koniec spotkania, 6-0, Gryf Świdnica pokonuje Piasta Jabor. Widzicie, się znamy na boisko, kochani, mamy na Zagłębie Lubin. A przed nami mecz AKS Strzegom kontra KGHM Zagłębie Lubin. No właśnie, kochani, będziemy teraz oglądać AKS Strzegom Zagłębie Lubin. Widzę, że Gutek tym razem jest w Lubinie, tak? Teraz będą wybierali skład. W każdym razie, kochani, przed nami 10 minut, myślę, fajnego meczyku. Zaraz zobaczymy. Ekipa ze Strzegomia właśnie fotografuje. Także lubię po przykrych. Rzegutek skacze przez bandę, czyli w takim razie będzie w podstawowym składzie. Tym razem zaczynał. Trenerzy mają szeroką kadrę. Mamy 2, 4, 6, 8, 9, 10 chłopców bramkarzy. Tutaj tym razem na przodzie, presuje, mamy piłkę, zaczynamy. No, przyjemnego oglądania. Mamy pierwszy strzał, jest interwencja. Oj, było w bramce. AKS Strzegom na żółto, KGHM Zagłębie Lubin na pomarańczowo. Strasznie długo, nie? Bardzo długo, nie ma kontry. Coś strasznego. Budź, trzeba się obudzić. Dobrze gra. Niesmaczna skórka, niesmaczna, nie funkcjonuje. Ajajaj, ale dobra, jeszcze rozkręca, dajmy dużo. Trzecia minuta. No, 1-0, brawo dzisiaj. 1-0. Zagłębie Lubin obejmuje prowadzenie zdobywcą bramki z numerem 19. Kuba Szabłowski. Mamy Gucia przed przebudzenie. Może nie służyło 100 km. Brawo.
mamy siłowy, jakiś nieładny troszkę mecz. No, może teraz coś sobie wyjdzie. Kolejne spotkanie, Chojnik Jelenia Góra, Anysa Kłodzko. Wracaj! Tam się przygląda, czy se bramkarz poradzi. Wypatrzy, czy se bramkarz poradzi. Daj do boku. Powiem ci, że ta piątka w ogóle zespołowo nie gra, ta czwórka. Tak, widzę właśnie w tej piątce nie ma. Nie chcę grać. Rozpoczyna się ostatnia minuta spotkania. AKS dąży do wyrównania. Wciąż 1-0 dla Zagłębia. Zobacz, nie odda. Uważam, że podania są wtedy, jak już nie ma co z piłką zrobić. A to już nie jest podanie. Wyszkasz kontra, jeszcze zaraz. Zaraz jeszcze nas się karają, patrz. No, 30 sekund do końca, kochani, prowadzimy 1-0, program Cybutka. Oj, uwaga, pachnie katastrofą, ale jest okej.
Podaj. Podaj, jest, podaj. No ale 2-0, niemal równo z końcową syreną, Antoni Lignar. Zagłębie pokonuje AKS Szczygon 2-0, Zagłębie z dwoma zwycięstwami na koncie. Mamy 2-0, to bramce górę. A przed nami mecz Chojnik Jelenia Góra, Nysa Kłodzko. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Tak jak pan speaker mówił, mamy po dwóch meczach 6 punktów, 11 strzelonych bramek. Nie stracamy jeszcze, że podkręcamy troszeczkę.